Kujawsko-Pomorskie to taki specyficzny region o specyficznych problemach. Właśnie, jakich? No, przede wszystkim problem wbrew pozorom jest znany i ogólnopolski, choć rzeczywiście w bardzo dużym natężeniu występuje w naszym województwie. To jest problem bezrobocia, braku miejsc pracy. Dlatego my w swoim programie stawiamy na gospodarkę. Idziemy do Unii Europejskiej, dlatego że dziś tam w Parlamencie Europejskim powstaje 2/3 przepisów, które potem bezpośrednio lub pośrednio są implementowane do porządku prawnego polskiego. Przepisów, które krępują przedsiębiorców, tworzą bariery biurokratyczne, utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, w konsekwencji utrudniają powstawanie nowych miejsc pracy. My chcemy walczyć o deregulację, walczyć z biurokracją, zarówno tą unijną, jak i tą polską. Dzięki temu oraz dzięki obniżeniu obciążeń finansowych, w tym likwidacji podatków dochodowych, chcemy zmobilizować, stworzyć dogodne warunki i dla inwestorów polskich, i dla inwestorów zagranicznych, by przenosili swoje przedsiębiorstwa tu. Tu, gdzie będą mieli przyjazne środowisko, niskie podatki, przyjazną i oszczędną biurokrację. I dzięki temu rozwiążemy najpoważniejszy problem kujawsko-pomorskiego – bezrobocie. Pan jest z dużego miasta. Duże dysproporcje w Kujawsko-Pomorskim występują pomiędzy właśnie tymi ośrodkami, dużymi centrami miejskimi, a między mniejszymi miejscowościami i wsią też troszeczkę, ale głównie między mniejszymi miejscowościami. Co zrobić, aby zrównoważyć ten rozwój, aby z tej Unii korzystały duże miasta, tak jak w tej chwili, ale też i te mniejsze miejscowości, takie jak Grudziądz? Środki unijne powinny przede wszystkim służyć rozwoju infrastruktury, zarówno tej drogowej, kolejowej, jak i tej chociażby związanej z łącznością internetową, i telekomunikacyjną, która pozwala zniwelować to, o czym pan wspominał, te bariery związane z odległością do większych ośrodków. Ale rozwiązaniem dla wszystkich, w tym dla tych mniejszych właśnie ośrodków, jest doprowadzenie do sytuacji, w której pracodawcy będą się starali o pracowników, w których miejsc pracy będzie więcej niż poszukujących pracy. To siłą rzeczy zmusi ich do lokowania swoich przedsiębiorstw w tych ośrodkach, w których to bezrobocie jeszcze jest stosunkowo duże, czyli właśnie w mniejszych miejscowościach. Czyli rozwój gospodarczy, wolna przedsiębiorczość, ten pomysł, a nie ingerencja urzędników i gorsze bądź lepsze pomysły biurokratów. A jaka rola Unii w tym momencie? Rola Unii w tym, żeby nie przeszkadzać. Tak jak wspomniałem na początku, 2/3 przepisów, z którymi borykają się dzisiaj przedsiębiorcy, ludzie, pochodzi z Unii Europejskiej. Dlatego ważne jest, żeby doprowadzić do deregulacji, ograniczyć wpływ kolejnych dyrektyw, kolejnych rozporządzeń na życie obywateli, a przede wszystkim na prowadzenie działalności gospodarczej. I po to tam idziemy. Nie po to, żeby wymyślać nowe przeszkody, nowe utrudnienia, żeby wymyślać, nie wiem, kwalifikować, czy ślimak jest rybą, czy nie, poddawać się lobbingowi kolejnych koncernów, ale właśnie, żeby zluzować przedsiębiorcom, zluzować obywatelom. Dzięki temu... A tutaj promują państwo polski produkt. Kupujcie nasze produkty, czyli polskie. Otóż to. W Unii Europejskiej przy równych warunkach konkurowania, a przez równe warunki konkurowania rozumiemy również płacenie porównywalnych podatków. Bo dziś jest tak, że na przykład duże sieci hipermarketów zagraniczne obecne w Polsce nie płacą w Polsce podatków dochodowych. Dlaczego? Bo transferują zyski za granicę. My dlatego chcemy zlikwidować podatek dochodowy w ogóle i zastąpić go podatkiem od obrotu, 1-procentowym podatkiem od przychodu. I wówczas będą go płacić i mali polscy przedsiębiorcy, i duże koncerny z dużych grup międzynarodowych. Nie będą mogli wówczas uciekać przed opodatkowaniem w Polsce. Wówczas warunki konkurowania będą równe. A przy równych warunkach konkurowania polscy przedsiębiorcy są skazani na sukces. Ja jestem radcą prawnym, na co dzień obsługuję właśnie przedsiębiorców polskich. I widzę, jaka jest różnica potencjału chęci pracy, zaangażowania, pomysłów
na korzyść polskich przedsiębiorców. Przy równej konkurencji oni nie dadzą szans przedsiębiorcom z krajów tak zwanej Starej Unii. Startuje pan w Kujawsko-Pomorskim, jedynką jest pan, więc zakładam, że cała lista pana wspiera. I teraz takie pytanie, dlaczego akurat na pana mają głosować, a nie na inną listę lub na innego kandydata w ramach tej samej listy? Czemu akurat pan? Jeśli chodzi o kandydatów z naszej listy, możecie państwo głosować na różnych, również na tych z Grudziądza. Natomiast te wybory stwarzają niepowtarzalną okazję, żeby nie musieli państwo marnować swojego głosu. Reprezentanci Platformy Obywatelskiej, PiS-u, SLD, oni znajdą się w Parlamencie Europejskim niezależnie od tego, czy państwo i wyborcy na nich zagłosują, czy nie. Natomiast to dziś głos protestu może umożliwić przewietrzenie sceny politycznej, żeby zamiast tego kartelu od dziesiątków już w sumie lat rządzącego w Polsce Platformy, PiS-u, SLD, pojawiły się nowi ludzie, nowa jakość w polityce, zupełnie nowe siły, o zupełnie innym podejściu przede wszystkim do gospodarki. I dlatego dziś, właśnie w wyborach, od których nie zależy to, jaki powstanie rząd w Polsce, od których nawet nie zależy to, ile będziemy mieć europarlamentarzystów, ani to, czy Platforma będzie miała 23 czy 5% głosów. Dziś możemy wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami i z własnym sumieniem. Nie marnować głosu. I dlatego zachęcam, byśmy w tych wyborach wybrali inaczej. Wybrali Polskę, Polskę razem.